Zakończona w 2013 roku modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie jest największą inwestycją w 40-letniej historii placówki i jednocześnie największą w służbie zdrowia w całym regionie. W ramach projektu wybudowano nowoczesny blok operacyjny wraz z centralną sterylizatornią. Wyposażona w najnowocześniejsze urządzenia sterylizatornia składa się z części czystej, z której dostarczane są materiały do bloku operacyjnego i reszty szpitala oraz z części brudnej, w której czyszczone są i sterylizowane narzędzia używane podczas zabiegów. Blok operacyjny to 12 sal operacyjnych, pokoje przygotowawcze dla lekarzy, pacjentów i pomieszczenia socjalne. W salach operacyjnych zastosowano wiele nowoczesnych rozwiązań. Nie ma na przykład stałych stołów operacyjnych, a pacjenci transportowani są z oddziałów na specjalnych blatach, na których są też operowani. Sale wyposażone są w kamery i komputery, które umożliwiają rejestrację oraz przekazywanie obrazu. Nowa inwestycja pozwoliła na rozszerzenie gamy usług medycznych świadczonych przez szpital. Coraz większa liczba pacjentów z regionu nie musi szukać pomocy w innych placówkach w kraju, lecz uzyskuje ją na miejscu.